U Ani zastosowałam geometryczną formę, gdyż miała bardzo mocno wycieniowane włosy, co też dawało brak objętości. Teraz, gdy ma tempo nadane kontury i delikatnie wycieniowaną górę, tych włosów wydaje się więcej. Ma również od spodu undercut i to daje efekt takiej bardziej awangardy w tej fryzurze. Można włosy zaczesywać do tyłu, można bardziej do góry i wtedy te boki i tył pojawia się i nadaje innej formy tej fryzurze. U Kasi, z uwagi na fakt, że jest to dziewczyna, która posiada kręcone włosy, zastosowaliśmy formę asymetryczną. Przyciemniliśmy jej kolor do takiego bardziej miedziano-kasztanowego, ale żeby też nie gasić jej urody, z boku zastosowaliśmy takie ogniste bardziej refleksy, które ją ożywiły. Z tyłu skróciliśmy włosy radykalnie. Jest to forma taka bardziej podniesiona. Nad uchem zastosowaliśmy też takie bardziej ostre cięcie, które odsłoniło je prawie w całości. Dzięki temu ta symetria będzie taka nieodłączna od jej osoby i nie będzie mogła jej w żaden sposób zakryć, więc jest to taka fryzura, która będzie jakby kreowała jej wizerunek przez kolejne 2 miesiące. Jeśli chodzi o kolor u Ani, przyciemniliśmy całą podstawę. Ania była w sumie blondynką z balejarzem, którego już się nie robi. Pogłębiłyśmy kolor, nadałyśmy takiej wyrazistości i dodałyśmy efekt ombre, czyli delikatnie podjaśnione końce z efektem rozjaśnienia po prostu jak przez słońce.